Marcin Prokop w rozmowie z naszym reporterem zabrał głos na temat przedłużającej się sprawy z przyznaniem koncesji stacji TVN7. Prezenter nie ukrywa, że sytuacja jest trudna i wolałby, żeby się już zakończyła. Według dziennikarza, brak koncesji dla stacji byłby fatalnym znakiem nie tylko dla mediów, ale i dla wszystkich przedsiębiorców. Wolałbym, żeby ta sprawa się już dawno rozwiązała. Ciągnie się jak glut z gardzieli umęczonego gruźlika i wszyscy mają jej dosyć. Wydaje się, że to jest jakaś próba sił, przepychanka i naciąganie gumy, bo jeśli faktycznie mielibyśmy tej koncesji nie dostać, to uważam, że byłby to bardzo zły sygnał wysłany w ogóle do przedsiębiorców w Polsce. Robisz swój biznes, rozwijasz go, grasz zgodnie z regułami i nagle ktoś robi pyk i mówi, a od jutra na przykład kwiaciarnie będą nielegalne, no chyba, że będziesz sprzedawał tylko goździki. No i co wtedy, powiedział Prokop. A jak Marcin Prokop wyobraża sobie polskie media, gdyby zniknęły z nich TVN7 i TVN24? Zdecydowanie wyglądałyby gorzej, bo jednak potrzebna jest zawsze przeciwwaga wobec oficjalnej narracji tych, którzy mają władzę i trzymają media, za to, za co je trzymają. Trzeba mediów, które patrzą im na ręce. A myślę, że te role TVN7 i TVN24 dobrze spełniają. Nie wszystkim się podoba to, co robią, niektórzy uważają, że jedyna słuszna prawda płynie z Woronicza, ale dajmy ludziom wybór. Niech te prawdy płyną z jednej i drugiej strony, a ludzie w swej niezgłębionej inteligencji niechaj zdecydują, która narracja jest im bliższa. Powiedział Prokop.